Sporo rzeczy do zrobienia. Czyli jeszcze nie miał stabilizacji. Jeszcze absolutnie nie miał stabilizacji, tak? To ja to odpowiemy wtedy na wszystkie pytania, bo część rzeczy będzie z tego będzie wynikała z naszej części. W każdym razie samolot się nie zniża, na razie leci, bo jeszcze ciągle nie mają przygotowanego samolotu, nie są ustabilizowani i dopiero na 7300 metrów zaczyna się zniżać. To jest wszystko zapisane w rejestratorze, w polskiej czarnej skrzynce, w rosyjskiej czarnej skrzynce, zweryfikowanej, dla prokuratury jest ta sama czarna, te same zapisy, z tych samych korzystali. Na tej podstawie została stworzona trajektoria lotu i zaczynają się zniżać, dochodzą do pierwszej takiej pomocy nawigacyjnej, to jest dalsza latarnia, przelatują na nią 120 metrów za wysoko. To już jest taka sytuacja, że powinien odejść na drugi krąg, bo to jest trudno się ustabilizować, bo to jest ten samolot jest za wysoko nad ścieżką, to co musi zrobić? Musi dogonić tą ścieżkę, a jeżeli się dogania, to musi się szybciej zniżać, jednocześnie się rozpędza. Czyli wszystkie reakcje samolotu na działania pilota są opóźnione później, czyli bardzo trudno to zrobić. Bardzo dużo wypadków było właśnie z tego powodu, że samolot doganiał tą ścieżkę z góry. Lotnictwie cywilnym wprowadzono zresztą w ogóle zakaz. Lotnictwie cywilnym, cywilny pilot w ogóle tego podejścia nie zrobił tego dnia. Nie tylko mówię o karcie podejścia i tak dalej, ale w lotnictwie cywilnym jest coś takiego, który, taki przepis, zasada, która mówi, że jeżeli warunki do podejścia do lądowania, zanim samolot doleci do właśnie do dalszej rady latarni, albo do takiej podobnej pozycji, a warunki są poniżej minimum, to masz prawa się dalej zniżać. Koniec. Masz oddać się na drugi krok i czekać. Lotnictwo, dokumenty lotnictwa wojskowego tego nie uwzględniały. W związku z tym ta wiedza wśród pilotów wojskowych praktycznie nie istniała. Oni są ciągle za wysoko. Zaczynają się zniżać. No to jedziemy dalej. Tak wygląda taki radar. Jeżeli ktoś mówił, że to jest radar akurat Mirosławca, bo niestety nagranie ze Smoleńska się nie zachowało. Powinno być nagrywane, ale Rosjanie twierdzili, że był urwany kabelek i w kasecie nie ma nic. Ale powiem Państwu, że to nie jest nowość, bo w Mirosławcu też był urwany kabelek i też nie było nic. W związku z czym ja to zostawiam bez komentarza. Natomiast to jest takie testowe podejście, które zrobiliśmy w Mirosławcu, żeby pokazać, co widać na takim radarze. Proszę Państwa, to jest co, nie pamiętam, co 3-4 sekundy się pojawia takie echo, jak na starym oscyloskopie. No ta precyzja tego jest absolutnie żadna. Żeby to dobrze działało, to kontroler mówi, odległość 10, załóżmy odległość 6 km, na kursie i na ścieżce. Pilot ma obowiązek odpowiedzieć wysokością, jaką ma wysokość. Dopiero wtedy to jest system. Oto daje kontrolerowi informację, że on to dobrze widzi. No ale nasi piloci praktycznie nie odpowiadali w ogóle. Zresztą rosyjski też praktycznie nie odpowiadał. Czyli to jest, można powiedzieć, zapomniany system podejścia do lądowania. Wszyscy go mają w głębokim poważaniu. No i tak wygląda samolot, który się zniża, więc to jest, można, tu są kolejne kilometry, no to ta dokładność jest naprawdę żadna. Samolot się zniża i w pewnym momencie pojawia się komunikat terrain ahead. Jesteśmy na wysokości nieco za 5 km bliżej, niecałe 5 km od lotniska. Jest tekst, alerta jest obniżenie. Nie? I nagle jest przestawiony wysokościomierz, który jest związany z tym urządzeniem ostrzegającym przed zderzeniem z ziemią. Te pierwsze wystąpienie terrain ahead wystąpiło 58 sekund przed wypadkiem. I urządzenie przestało działać. No bo został przestawiony wysokościomierz na ciśnienie standard, czyli o 168 metrów wyżej tego dnia. I dla urządzenia samolot jest wyżej. No bo to jest głupie urządzenie. No, w zasadzie mierzy jeszcze, mierzy wysokość i tak dalej. Dalej zniżają się dalej, dochodzą powoli do ścieżki. Zobaczcie Państwo, ścieżkę dochodzą do ścieżki na odległości niecałych 3 km. Ale tu się pojawia znowu terrain ahead. Po przekroczeniu 100 metrów względem poziomu lotniska pojawia się pull-up. Pull-up, czy
I te pull-up jest tak jeszcze, terrain-head, pull-up, terrain-head, a potem pull-up cały czas, cały czas. Proszę Państwa, czy załoga, ja słyszałem takie komentarze, że no przecież tego lotniska nie było w bazie danych, więc załoga miała prawo ignorować tego rodzaju komunikaty. Nie. Załoga miała obowiązek przygotować do lądowania, bo to lądowanie, lotnisko, które nie jest w bazie danych, można wpisać do tego urządzenia, czy w sensie tak przygotować to urządzenie, żeby ono nie krzyczało terrain ahead, ale pula będzie krzyczało zawsze, gdy samolot zbyt szybko się będzie zbliżał do ziemi. A ten samolot zbyt szybko się zbliżał do ziemi, za bardzo powinna być prędkość zbliżania 3,5 metra, czyli w dół, a była mi stanie 8 metrów. Więc urządzenie musiało krzyczeć pula. I czy załoga ma prawo nie reagować? No to jest instrukcja do tego urządzenia, czyli urządzenia TAS. I tam jest wprost napisane, przepraszam, że w języku angielskim, ale tylko taka była instrukcja, że w przypadku wystąpienia, kiedy leci się w chmurach, kiedy wystąpi terrain ahead, to należy dać pełną moc, przejść do lotu poziomego i czekać, czy i tak długo lecieć, aż terrain ahead nie będzie, albo się wznosić. Jeżeli jest pull-up, natychmiast pełna moc, wznoszenie, aż ten pull-up zniknie. Dlaczego? Bo to wymyślili to urządzenie właśnie, żeby różnego rodzaju scenariusze, o których rozmawialiśmy, które się pilotom w głowie lękną. Ja powiem tak, ja nie wiem, jakby to skąd ja miałem scenariusz przejechania na czerwonym świetle na placu Zawiszy, prawda? Przez te skrzyżowanie, które jest dosyć dużym skrzyżowaniem. Jeszcze patrzyłem ze zdziwieniem, bo jechałem takim wyższym samochodem, dlaczego ci kierowcy się tak na mnie dziwnie patrzą. I dopiero jak byłem w środku skrzyżowania, mówię, Boże, ja jestem na czerwonym świetle, o czym ja myślałem, prawda? Raz mi się zdarzyło. Nie? Realizacja jakiegoś scenariusza, o którym nie miałem zielonego pojęcia, dlaczego tak doszło. I po to wymyślono to urządzenie. Załogi mają obowiązek stosować się do tego urządzenia. Ono zostało stworzone, żeby im ratować życie. Ostatnio ten pilot, który wylądował na Hudson, pamiętacie Państwo, to jest Alice Avendale, prawda? On książkę napisał o tym, jeździ po całych Stanach, film jest i po świecie jeździ. On napisał na jednym z portali społecznościowych, że jego kolegą jest gość, który wymyślił to urządzenie TAS, EGPWS, czyli te ostrzegające przed zderzeniem ziemi. I powiedział, od tego momentu drastycznie spadła liczba wypadków pod warunkiem, że piloci stosują się do czegoś takiego. Ja Państwu powiem, jak jest w locie. Albo załóżmy, w wiodącej linii lotniczej w naszym kraju, bo tak będzie lepiej. Podchodzą do lądowania na jednym z lotnisk, świeżych lotnisk w Lublinie i nagle wszystko, no prawie że raz widzieli tam miejscami, nagle pojawiło się pull-up. Natychmiast odeszli na drugi krok, mimo że lotnisko, tak mi się wydawało, że widzą. Odeszli na drugi krąg, poprosili o inny rodzaj podejścia, już z widzialnością lotniska troszeczkę niżej, podeszli do lądowania, jeszcze raz wylądowali. Drugi krąg na samolocie liniowym, takim pasażerskim, to jest prawie cały zysk z lotu. To jest ileś paliwa, prawda, i tak dalej. Nie ma dużych zysków, zwłaszcza na takich krótkich trasach. Więc jakby rządził księgowy tą firmą, to by piloci się dwa razy zastanowili, czy warto, prawda? Ale rządzi bezpieczeństwo, w związku z tym nie ma dyskusji. No potem się okazało, że baza danych była nieaktualna w tym samolocie jednym, ale oni się nie zastanawiali. Oni podeszli na drugi krok, a potem powiedzieli, a potem dopiero analizowali, czy my popełniliśmy błąd, czy może jest coś nie tak z bazą danych, bo jest możliwość wylądowania według innego rodzaju podejścia z widzialnością ziemi, to tak poprosimy. I tak zrobili, co nie? Tak? Jest skalibrowane tak, że standardowo wszystkich samolotach cywilnych, tak, że w czasie odległości, w czasie 50 sekund przed przyziemieniem zaczyna krzyczeć terrain po 30 sekundach, 30 sekund przed przyziemieniem. Przed planowanym uderzeniem ziemi, czy wyliczonym uderzeniem ziemi. Krzyczy pula. No i tu mniej więcej było podobnie, tylko że... I teraz popatrzmy sobie, czy piloci mieli prawo zejść poniżej wysokości minimalnej, bo ja też to słyszałem z różnych głosów polityków, członków chyba podkomisji i tak dalej. Minimum tego lotniska, to co pan, któryś z panów mówił, że to było minimum lotniska. Lotnisko ma 100 metrów, podstawa chmur 1000 metrów widzialność. Samolot taki sam minimum. Pilot w
Spisane w książce miał 100 metrów i 1200 metrów widzialności, czyli tak naprawdę te 400 metrów, które wcześniej widział, to było 3 razy mniej niż jego minimum, a zawsze obowiązuje to, które jest najbardziej restrykcyjne minimum. A ważne, miał 120 i 1800 metrów. Wpisane do książki. Tak. Tak, wpisane miał 100-1200, a rzeczywiste, które wynikało z jego lotów sprawy, miał 120-1800. I w regulaminie lotów, czyli tej linii wojskowego lotnictwa, jest wyraźnie wpisane. Obowiązuje te warunki minimalne, których ograniczające działanie wystąpi najwcześniej. Czyli tak naprawdę, a jak powinno wyglądać podejście? Według tych przepisów. Do minimum i odejście na drugi kąt. Nawet metr nie wolno tego przekroczyć. Jak widziałem na symulatorze, tą minimalną wysokość zniżania, które jest, to są dwie rzeczy. Ktoś mówi wysokość decyzji. Decyzja była podjęta na właściwej wysokości. Jeżeli decyzja jest podejmowana, to samolot dużo niżej zaczyna odchodzić na drugi kąt, bo decyzja o odejściu na drugi kąt to jest co innego. Natomiast minimalna wysokość zniżania to jest coś takiego, jak to, że samolot już załoga wie, że dochodzi do tej wysokości i nie może jej nawet na metr przekroczyć, jak nie zobaczy ziemi. Jak nie zobaczy ziemi, leci na tej wysokości tak przez pewien czas, dochodzi do pewnego punktu, nie widać ziemi, odchodzi na drugi krąg. Koniec dyskusji. Widziałem egzaminy, które były oblewane na symulatorach tylko dlatego, że tam 10 metrów przekroczyli tą wysokość. Albo mieliśmy analizę pilota, który tak nisko, prawda, troszeczkę przekroczył kiedyś. Czyli tak powinni odejść w Smoleńsku. Było tak, 120 postawa chmur wymagana, rzeczywista mniej niż 50 metrów. Widzialność 1800 metrów, a rzeczywista 200 metrów. To o czym my rozmawiamy? Naprawdę trudno jest racjonalnie ocenić te działanie w tym momencie. Ale popatrzmy dalej. Co się dzieje? Proszę Państwa, samolot się zniża, przechodzi te 100 metrów, tu jest 100 metrów, tu jest poziom lotniska, wiem, że to jest dosyć dużo tych informacji. A to tak robi, nie? A to jest taki jam, prawie 60 metrów. Ale on idzie tutaj do przekroczenia. Tak, on idzie do radio wysokościomierza, ale to jest tak, proszę zobaczyć. Radio wysokościomierz to jest ta czerwona strzałka. I on mierzy wysokość od ziemi. Natomiast od wysokości, na jednej z wysokościomierzy, albo inaczej, wysokość barometryczna, to jest poziom lotniska. Tak. I wtedy w pewnym momencie odchodzimy na drugie zejście. Kapitan mówi 49 metrów nad poziomem pasa. No, prawie 49 czy 39 nawet, tak? 39 nad poziomem pasa. Jak patrząc tak dokładnie potem, 91 metrów nad poziomem ziemi. Gdyby był teren równy, to nie byłoby problemu. Ale oni dalej tego terenu nie znają, oni dalej go nie widzą. Oni są w chmurach. Samolot się zniża, bo leci na minimalnym ciągu silniku, bo zniżali się, mieli tą ścieżkę. Silniki, zanim się rozkręcą na pełen ciąg, to trwa około 7 minut, 7 sekund, takie silniki turbinowe. Tu już ja otrzymałem stenogramy, czy komendę odwrócimy, bo pierwsze jest pierwszego oficera, tak odchodzimy. Jak tak posiadł, się wcisnął prawy przycisk, odchodzimy na komendzie, tak? A system jest połączony. Co? Z systemem automatycznego pilota i w tym momencie, gdyby był ILS, to by samolot odszedł automatycznie na drugi krąg. Natomiast tutaj to nie zadziałało. Myśmy zrobili taki lot eksperymentalny. Ile czasu pilotowi zajmuje? Na tym samolocie z Mińska robiliśmy to na innym lotnisku. Ile czasu pilotowi zajmuje? Tak, mówimy, słuchaj, naciśniesz ucho na wtorek krok, zaczynamy odejście. Mówimy, naciśnij raz, a potem skonfiguruj samolot do odejścia na drugi krąg. A myśmy mierzyli mu czas. Lotnikowi, który był przygotowany. I jemu zajęło to 4,5 sekundy. Ponieważ nacisnął raz, nacisnął odruchowo jeszcze drugi raz, a potem dopiero odłączenie autopilota, pełen gaz, wciągnięcie volantu, idzie w górę. 4,5 sekundy. Prokasiu czekał 5,5 sekund. Znaczy u niego trwało to 5,5 sekundy, zanim został odłączony autopilot, już jest ściągnięcie volantu, dodanie gazu, czyli sekundę dłużej. Czyli naprawdę nie jest to aż tak duży czas, pokazujący, że na dwa razy było delikatne takie wahnięcie kolumny volantu, więc sugerowało to rzeczywiście naciskanie tego przycisku, który się nigdzie nie rejestruje niestety.
I dodali gaz, czyli 5,5 sekundy i próba odejścia, aby 5,5 sekundy na ten samolot przez 5,5 sekundy zbliżając się, nie będzie nawet 6 metrów na sekundę. To on 30 metrów stracił, prawda? 30-40 metrów stracił wysokości w tym czasie. W końcu samolot odchodzi na drugi krok, ale jest miejscami, jest poniżej poziomu pasa w tej drodze. Jeszcze jest alert radio wysokości mierzaczy. Oni wiedzieli, na jakiej są wysokości? To jest z naszego raportu. Bardzo taki, on na bardzo dużej ścianie dobrze wygląda, niestety tutaj słabi trochę. Ja bym zwrócił uwagę tylko na tą górę. Tu krzyczy, tu czyta wysokość ten nawigator. 100, 80, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 krzyczy. To słychać. Jak to wiecie, można to znaleźć, któraś z komercyjnej telewizji opublikowała ten zapis audio, to jak ktoś ma siłę, to może to przesłuchać. A tam jest po prostu te 20, to jest krzyk, 20. No ale już jest za późno. Tu jest, tu na tym tle widać, pula, terrain head, pula, tu cały czas pula do tego momentu, kiedy samolot już jest przekręcony i ma uszkodzony czujnik. Czujnik położenia, który wskazuje, czy koło dotknęło ziemi, czy nie. Bo wtedy się TAS wyłącza po prostu. No i jak kilometr przed lotniskiem, z rejestratora samolot jest na wysokości 6,2 metra. O ile dobrze pamiętam, przez 3 sekundy. On już się wznosi, ale się wznosi równolegle do terenu wznoszącego się. Gdyby nie było tej brzozy, kto wie, prawda? Byśmy dzisiaj może rozmawiali o kimś, kto jest, nie wiem, to według którego było jakieś postępowanie na niewłaściwe działanie prowadzone, prawda? Zagrożenie życia i tak dalej. Natomiast w co uderzył? No, tak, pierwsze. Pierwsza brzoza przy 1040 metrów przed progiem pasa, na tej wysokości przycięta. To słychać. Na zapisie z rejestratora jest takie. To jeden z członków, o ile już pamiętam, jeden z członków biegłych prokuratury, taką synchronizację ją można było zobaczyć też w którejś z telewizji komercyjnej. To są... Nie, absolutnie. To nawet nie było ślad, może taki niewielki ślad na samolocie mógł zostać, ale naprawdę skrzydła, ale to nic. Samolot był sprawny. Nawet przez te drzewa kolejne, którymi, to Państwo może lepiej widzicie, a teraz tutaj, to były, tam były takie kępy drzew, to były olchy chyba i topole, a może brzozy i topole, że nie pamiętam. Tu widać, że jest brzoza. Niektóre z nich miały średnicę do 10 cm. I one też były ścięte przez ten samolot, to też było słychać. One były ścięte na wysokości około, już nie pamiętam, 4-5 metrów przez wystające elementy samolotu. Ale dalej samolot był sprawny. To było w odległości chyba około 900 metrów przed progiem pasa. A potem była ta brzoza. I teraz tak, jak ktoś mi mówi, że ta brzoza to była brzuska, to ja powiem, proszę Państwa, czy... Ja wiem, że samoloty są skonstruowane po to, żeby kosić drzewa i w ogóle. Ale powiedzmy sobie tak na serio. Każdy z nas widział samolot, który zderza się ze słupkiem, z latarnią, z drzewem, z czymkolwiek, prawda? Jak wygląda niszczenie konstrukcji? Ta brzoza w miejscu, gdzie była przełamana, miała średnicę według tych ludzi, którzy weszli na tą brzozę i pomierzyli ją we wpół. Ona była nieregularna, to przełamanie, ale oni określili, że ta średnica średnia była 46 cm. 46 cm to jest obwód około chyba 1,40 coś. 1,40 coś to ja muszę Państwu zademonstrować. My mamy w rękach mniej więcej 1,5 metra, tak? Jeżeli zrobimy sobie tak, to jest taki obwód. Teraz można zwizualizować tą średnicę pnia brzozy w tym miejscu, gdzie doszło do jej przełamania. U podstawy miała, o ile dobrze pamiętam, 86 czy 76 cm i była nadłamana u podstawy. Ale mimo wszystko, tam to jest 2 metry z kawałkiem podstawy. To możemy znaleźć takie drzewo gdzieś, nie wiem, w lesie, w parku i sobie popatrzeć na nie, jakie ono jest duże i w jaki sposób, jak powinna wyglądać konfrontacja takiego drzewa z konstrukcją lotniczą, która ma blachy 2 mm, 1,5 mm, 3 mm.
No, 270 km na godzinę, czyli 75 około metrów na sekundę. I teraz popatrzmy dalej. To jest ta wrzoza z bitymi elementami konstrukcji samolotu. Ja powiem Państwu tak, że chyba dotychczasowa narracja, tak mi się wydaje, dotychczasowa narracja podkomisji wygląda w ten sposób, że przecież ten samolot leciał wysoko, ale doszło do eksplozji, chociaż nie, teraz się zmieniła ta narracja. Ja się czasami gubię, bo ja muszę wyśledzić, ale już powoli. Ale wracając do tego, jedna z koncepcji była taka, samolot leciał nad brzozą, doszło do wybuchu i fragmenty konstrukcji samolotu przełamały tą brzozę. Ten między innymi, który się wmówiły. To ja, proszę Państwa, nie wiem, no jaką energię musiały mieć te poszczególne elementy, żeby wbić i przełamać, wbić i złamać tą brzozę, jeszcze ją okolować w ten sposób. Zwłaszcza, że tych elementów pod brzozą naprawdę nie znaleziono zbyt wielu i zbyt ciężkich. Samolot jest, tak, właśnie ostatnio byłem na konferencji, gdzie jeden z profesorów, który pracował na podkomisji pana ministra Macierewicza na FACIE. Przez małe M to znaczy? No niech będzie przez duże, bo to nazwisko, ale jeden z profesorów, który to robił, dostał pytanie. No to panie profesorze, obraca się czy nie obraca? A ponieważ na tej konferencji był jeden z członków podkomisji, pan profesor bał się odpowiedzieć. Na końcu nam powiedział, to jest pytanie polityczne, czy się obraca, czy się nie obraca. Ja w tym momencie, a pytał go inny profesor FAT-u i zresztą właśnie były, czy aktualny prorektor z Dęblina, szkolący pilotów i profesor z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Ja nie wytrzymałem w tym momencie, mówię, pytanie o robót nie jest pytaniem politycznym, tylko jest pytaniem fizycznym. Czy się obraca? On zresztą w końcu tam powiedział, tak, obraca się, no mniej więcej tak. Powiedział, że jak coś jest nierównowadze, to się obraca. Pamiętacie strasznie film 7, tak byśmy nazywali ten film na 7. rocznicę, gdzie podkomisja powiedziała, wyniki VAT-u pokazują, że samolot się nie obraca nawet na małym kącie natarcia. Tak to było powiedziane. I tu jest pewna manipulacja, bo samolot nie był na małym kącie natarcia. Tylko ludzie wiedzą, że był z małą prędkością, więc jak się powie, że nawet na małym kącie natarcia, to znaczy, że tak samo jakoś będzie się kojarzyło z tą małą prędkością. Na małym kącie natarcia rzeczywiście można zrównoważyć taki samolot bez 1/3 skrzydła. Przy prędkości 625 km na godzinę. Takie są obliczenia. Natomiast w dół, jak idzie z prędkością, czyli coraz mniejszą, to nie ma czym tego zrównoważyć. I na dużym kącie natarcia się tego nie zrównoważy. Teraz, o, poproszę film. Czy słup łamie skrzydło? To jest samolot DC-7, słupy są, to są dwa słupy, 10, 15 cali chyba mają, czyli około 30 cm, tak mi się wydaje, czy 12 cali, już nie pamiętam, słupy telegraficzne. Końcówka widać odcięta, ten płat z lewej strony też został odcięty, bo upadł zupełnie inaczej. I drugi film zaraz będzie, poproszę jeszcze raz, podobny samolot, te słupy telegraficzne, prędkość troszeczkę mniejsza, troszeczkę mniejsza masa samolotów. No widać, jak jest odcięte w konfrontacji z takim słupem. No niestety samoloty nie są do tego skonstruowane. Tak, to są badania eksperymentalne z 1964 roku przez Amerykanów. Badania crash testów. Lądowanie w terenie przygodnym, czy jest szansa tak zaprojektować samolot, żeby ludzie przeżyli. Całkiem niedawno zresztą był na National Geographic, zrobił takie lądowanie Boeinga 727, nie, tak, 727 automatyczne, prawda, na pustyni. I ten Boeing się przyziemił normalnie, ale kokpit się podwinął pod spód i całkowicie się przemielił, można powiedzieć. To jest ta końcówka. Drzewa znaleziono około 100 metrów od brzozy. Ja zwracam uwagę, na razie jest tak jeszcze mniej, zwracam uwagę, to jest spodnia część, na te, mam nadzieję, że widać, takie porysowane, pofalowane fragmenty. Widzą Państwo, to są te drzewa o wysokości tak mniej więcej 4 metrów, czy znaczy na 4 metrów połamane. I zresztą widać mniej więcej odpowiedniki uderzeń w przednią część tego slotu z przodu, czyli tej przedniej części skrzydła. Czyli pokazujące, że
te żeła zostały ścięte, ale to, co z nich zostało, polisowało pokrycie, czy pofalowało pokrycie rondowe. Czyli pokazuje, na jakiej małej wysokości ten samolot leciał. A teraz popatrzmy sobie na obciętą końcówkę. No próbuję znaleźć tutaj ślady wybuchu. No nie widać, te czarne, które jest, to jest specjalny materiał uszczelniający są zbiorniki paliwa. To popatrzmy sobie bliżej. To jest przednia część płota. No ona nie wygląda, jakby miała wybuch, bo znaczy, że wybuch musiał być przednią, czyli przed skrzydło musiałby mieć miejsce, a nie z tyłu. Jest to typowy przebieg taki, jak wspominający się o zderzeniu. Tak, jak taki crash test, prawda, o drzewo, słup, cokolwiek innego. Harmonia, utrata ostateczności pokrycia i tego. Ale już blisko widać coś, jakieś fragmenty takie, które przypominają nam drzewo. To jest przedni dźwigar, który powinien iść mniej więcej tak sobie, a została zagięta do tyłu i wyrwana nawet śruba do tyłu. A tu są fragmenty drzewa, z którym samolot się zderzył. W związku z tym no jest to kolejne potwierdzenie tego, że samolot się zderzył z tym drzewem, od śladów na drzewie, wbitych elementów w drzewie, ale to jest końcówka skrzydła. I widać, że coś twardego, dużego przechodziło od przodu, bo tu jest przód, przechodziło w tą stronę i wyrywało konstrukcję. Teraz popatrzcie sobie, tu są jeszcze, mam nadzieję, nie ma, muszę cofnąć. Tu są przewody różnego rodzaju. Jeżeli by tam doszło do wybuchu, to izolacja tych przewodów była też napalona, bo to jest akurat element, który jest dosyć podatny, prawda? Jakieś elementy, tam niektóre są do góry wywinięte, niektóre są do dołu, ale popatrzmy dalej. No, tu są jakieś części, które z tego skrzydła zostawały. Jeszcze raz ta brzoza i zbitymi tymi elementami. To jest zdjęcie z zasobów prokuratury, które zostało kiedyś upublicznione. Lewa końcówka i reszta to jest przy samolocie. To, co jest przy samolocie. Ten, ponieważ samolot się obrócił i tym lewym skrzydłem, jako jednym z pierwszych, uderzał o ziemię, to dlatego jest tak zniszczone. Lewa końcówka jest taka linia pokazująca, jak doszło, znaczy jak równo jest to odcięte. To jest raz. Tak. Zaraz do tego dojdę, bo tu jest też coś. Znaczy fakty tak, samolot znalazł się na 6 metrach. Samolot zderzył się z brzozą, bo to jest widoczne i na samolocie, i na brzozie. Badania pilotera, wybuch się nie nagrał na rejestratorze, a Amerykanie choćby, bo nam się nie wierzy, prawda? Więc to co mówimy, no wybuch się polskim naukowcom nie wierzy, albo polskim specjalistom. Więc opleśmy na amerykańskich badaniach. Samolot linii TWA-800, który był wybuch paliwa nad Atlantykiem. Amerykanie zrobili kilkanaście kanałów, wysadzili w powietrze. Zahermetyzowanych, nie zahermetyzowanych, z różnymi materiałami wybuchowymi w środku, na zewnątrz, z działającymi rejestratorami. Oraz przeanalizowali ileś rejestratorów z samolotu, gdzie doszło do wybuchu w powietrzu. I powiedzieli, za każdym razem, niezależnie od tego, jaki materiał wybuchowy, można powiedzieć, to jest inny rodzaj narastającego zjawiska dźwiękowego, a następnie jest przerwane zasilanie. Tak. I teraz popatrzmy sobie jeszcze raz. To jest powierzchnia, to jest przecięte skrzydło. A to jest, proszę Państwa, coś, co upublicznił jeden z pełnomocników rodzin ofiar. Jak usłyszał, co mówi pan minister Macierewicz, człowiek, który nas akurat jako komisji idealnie kocha, bo ma swoją teorię, ale jak usłyszał, co mówią ludzie od pana ministra Macierewicza, to powiedział, że on z siebie wariata nie da robić i opublikował swoje zdjęcia. Nie wiem, co na to prokuratura, ponieważ trafiły do sieci, w tym momencie stały się własnością publiczną. Proszę Państwa, to jest ten sam, to jest już przewrócona końcówka do góry, to jest górna powierzchnia, tu jest dolna. Tu widać resztę dźwigara, pasa dźwigara, czy liścianki dźwigara, która jest zagięta do tyłu, widzicie, w tym. I to jest nawet ten czarny kawałeczek, który Państwu pokazywałem tam. Te przewody, które zostały porwane. Popatrzmy dalej, jeszcze raz to samo z innego kąta, widać jak jest zagięte do tyłu, czyli przez coś twardego, które przechodziło przez skrzydło. Teraz jakie są dowody od komisji Macierewicza, że doszło do jakiegoś wybuchu, czegoś niespodziewanego? Ja muszę sobie wziąć pomoc naukową. Tak zwane drzwi lewe, które zostały strzelone według nich w ziemię. Pamiętacie Państwo, takie było drzwi lewe. Drzwi lewe, drugie drzwi lewe, one są mniej więcej tam w tym miejscu nad, jak skrzydło się zaczyna, czy przy skrzydle, czyli tak jakby na początku całego płata.
W momencie, kiedy, zobaczmy, to są te drzwi i to jest pokazane zdjęcie, prawda, że te drzwi są wbite. Jak one są wbite w tą ziemię? One są wbite po największej, nie w tą cieńszą, tylko tą szerszą, tak? Czyli tak jak samolot, jeżeli to były drzwi z lewej strony, samolot się przekręca, to tak mniej więcej wbite. Ale już członkowie podkomisji nie pokazują, że tutaj obok tych drzwi, to są te drzwi, tutaj jest rama od nich. To jak daleko zostały wystrzelone te drzwi z tej ramy? Jeżeli są, leżą praktycznie w odległości, no nie wiem, 2-3 metrów od siebie. A popatrzmy jeszcze, jeżeli te drzwi zostały wystrzelone, to czemu drugie nie zostały naruszone? Z drugiej strony, kiedy samolot jest... jest hermetyczny z jednej strony, a z drugiej strony nie ma żadnych tam jakichś przesłon dodatkowych. Z tego co pamiętam, pan profesor Winięta powiedział, że tam był wybuch w kuchni. Tylko nie jest pytanie, nie odpowiadał już na pytanie, dlaczego, skąd się ten materiał wziął. Podkomisja ma taką dosyć dziwną manierę, że mówi, my mówimy jak było, ale udowodnić to jest rola prokuratury. I my przedstawiliśmy dowód. Jak było? Rejestrator, zapisy, TAS, komputer pokładowy, ślady na ziemi. To jest pierwsza rzecz. Wybuch, o którym pan wspomniał. Zaraz po katastrofie były w sumie badane, przeprowadzone 3 badania. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Oni wytypowali ileś elementów z tego samolotu, nie konstrukcji stalowych, chłonnych materiałów, takich jak książka, jak spodnie, jak fragment spodni, jak parasolka, o ile dobrze pamiętam, czyli materiały, z których wywabić produkty przemiany materiałów wybuchowych jest bardzo trudno. I przeprowadzili badanie, to badanie zostało zrobione dla prokuratury i dla nas, jest załączone, można powiedzieć, do raportu, jest wykluczone, są materiały wybuchowe w tym badaniu. Niezależnie od tego zrobili Rosjanie swoje badania, ale my się na niej powołujemy. I w 2002 roku zrobili badanie polscy pirotechnicy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Pojechali do Smoleńska, wytypowali ponad 700 próbek z różnych miejsc. To jest między innymi podłoga z tego trzeciej kabiny, można powiedzieć, pasażerskiej, bo tu są te wybuchnięte teoretycznie drzwi. I tu jest podłoga. Jeżeli to miałoby być pod podłogą, bo ja też słyszałem, że to ma być pod podłogą, to powinna być zniszczona. A to jest zdjęcie z tego raportu polskich pirotechników, które został chyba upubliczniony przez prokuraturę w 2013 roku, gdzie jest pobrany wymaz z tej podłogi. I ten raport ma, proszę Państwa, 1200 stron. 1200 stron, badanie 700 próbek, te same próbki, żadne, no a badane były tak, próbki gleby, próbki roślinności ze Smoleńska pobrane i próbki pobrane z samolotu, różne, takie jak oni tam potrzebowali, to byli ludzie, którzy się na tym znali. I były próbki pobrane z wcześniej przeprowadzonych ekshumacji, bo ile dobrze pamiętam, 6 albo 9 ekshumacji zostało wykonanych wcześniej z uwagi na to, że Rosjanie, dokumentacja medyczna, która przyszła z Rosji, była budziła wątpliwości, tak powiem. I się okazało, że była racja w wielu przypadkach. No i ten raport jednoznacznie wyklucza materiały wybuchowe. Co zrobił ładnowa prokuratura? Pan prokurator Pasionek te same próbki wysłał do laboratorium, nie nowe, nikt nie pojechał do Smoleńska po nowe próbki. Te same wysłał do laboratorium w Wielkiej Brytanii i chyba we Włoszech. Wydaje się, że już dawno powinny być wyniki, ponieważ laboratorium Wielkiej Brytanii dostało je w sierpniu, a ono nawet wcześniej. W sierpniu już nad nimi pracowało i była informacja, że wyniki mają być w pierwszym kwartale tego roku. Na razie prokuratura się nie chwali z informacją o tym. Poprzednia prokuratura jakoś szybciej informowała o różnych rzeczach, ale to jest niezależnie prowadzone postępowanie. To jest, liczę na to, że oni jednak spokojnie dojdą do tego momentu, kiedy będą mieli odwagę to opublikować, co dostali. Więc w zasadzie nie ma żadnych poszlak nawet do tego, że był wybuch. Ja pamiętam zapis z tego protokołu badawczego tych naszych pirotechników, którzy przecież nie pierwszy raz takie rzeczy robili. I oni powiedzieli wprost. Oni powiedzieli,
nie ma śladów w tak zwanej strefie bliskiego oddziaływania, czyli tam, gdzie dochodzi do temperatury wysokiej, jakichś nadpaleń. W sferze tak zwanej burzącej, czyli tam, gdzie dochodzi do niszczenia dalszego od ogniska wybuchu, dlatego nie są w stanie ocenić, bo to jest bardzo podobne do niszczenia samolotu przy zderzeniu z ziemi. I ziemią. I wszystkie badania laboratoryjne, które zostały wykonane, wykluczyły, znaczy nie potwierdziły obecności materiałów wybuchowych lub produktów ich przemiany. No to ja mogę tylko tyle powiedzieć o materiałach tych. Parę zdjęć jeszcze takich już naprawdę na koniec. To jest takie zdjęcie, prawda, typowe, znaczy bardzo zdjęcie typowe pokazujące, jak Rosjanie niszczą wrak, prawda? A obok wrak niszczą albo Ukraińcy, albo Holendrzy zabierając MH17. Jeżeli wybił te okno, no to pozostałych nie wybił. Przecież w tym samym kadłubie zostały pozostałe okna. Ja pamiętam, że to jest po to, żeby można było zawiesić ten wrak po godzinach na fragmenty tego wraku do przewiezienia na lotnisko. Ale proszę Państwa, ja słyszałem taką teorię też od jednego z członków podkomisji, a wcześniej może zespołu parlamentarnego, który powiedział wprost, że Pleksa jest takim materiałem, który jak był wybuch, to odkształciła się i na podstawie tego odkształcenia można określić, jakie było ciśnienie wewnątrz kabiny. No, są takie materiały, które tak zostawiają ślady. Tylko dlaczego te jedno okno, a drugie, które było obok, a ciśnienie wiemy jak działa, że rozchodzi się, można powiedzieć, działa w każdym kierunku, to dlaczego drugiego nie wybił, trzeciego, czwartego, piątego, żeby wszystkie ślady zniszczyć. Ciągle jest tam, ale pamiętajmy również o tym, że poprzednia prokuratura, ja nie chcę oceniać tej akurat, ale poprzednia prokuratura, jej biegli byli na miejscu w Smoleńsku, nie tylko pirotechnicy byli, ale to ja jeszcze do tego dojedna, że to już będzie końcowy slajd. Byli tam członkowie Komisji Millera, 18 ludzi było z Komisji Millera. Pierwsza grupa przyleciała 10 kwietnia, druga przyleciała 11 kwietnia. Byli polscy prokuratorzy. Pierwszego dnia był m.in. pułkownik Milkiewicz, który jest dzisiaj szefem zespołu biegłych prokuratury. Pan pułkownik Milkiewicz, może Państwo tego nie wiecie, to jest gość, który, to jest legenda wśród badaczy wypadków lotniczych. To jest facet, który badał zarówno 1 miła 62 w 80 roku, jak i w 87 roku badał Lech Blask-Kabacki. To jest gość, który Rosjanom w 87 roku powiedział, to wasza niewłaściwa technologia budowy tego silnika, czy wykonania tego silnika, doprowadziła do tej tragedii. To jest facet, który w tamtym czasie zapłacił awansem generalskim za zarobienie prawne. On zaraz potem się pożegnał z wojskiem, a mimo wszystko był jeszcze wielokrotnie członkiem komisji wojskowych, cywilnych. Ostatnie dokumenty ukazują jeszcze bardziej dużą sytuację. W 87, a jeszcze w tym 80. Ale dla Skabacki i ten. No. Mówi pan, mówi do nas nie dociera. No dobrze, ale wracając do tego, więc pułkownik Milkiewicz był. Kto tam jeszcze był? Potem byli... Słuchajcie, nawet ci archeolodzy tam byli. Byli archeolodzy, byli polscy biegli, prokuratury, tylko podkomisja nie była jeszcze. Znaczy my się na to zgodziliśmy w Polsce. Znaczy każdy wypadek amerykańskiego samolotu jest eksterytorialny i również nie podlegają Amerykanie, nie podlegają jurysdykcji polskiej. Polska, ale my się na to zgodziliśmy. A dlaczego Polska jako członek IKO nie mogła wystąpić o pomoc do Amerykanów, którzy... A przecież Amerykanie byli w to włączeni. Badali TAFSA, FMS-a i nawet mieliśmy, że tak powiem, tą... jak one się nazywają? Taki telemost z Amerykanami, dyskutowaliśmy nad pewnymi rzeczami. W tym samolocie, oni byli w to zaangażowani. Jak było badanie TAFSA i FMS-a u producenta, to byli goście z MTSB, z FAA, czyli z władzy lotniczej, czyli z komisji tej amerykańskiej, z władzy lotniczej, z Departamentu Stanu, przed tymi prawnicy. To nie jest tak, że oni się w to nie włączyli. Jak coś od nich potrzebowaliśmy, to staraliśmy. Więc, a poza tym samolot był wojskowy, w związku z tym po co było, znaczy nie było sensu w to angażować IKO, bo to był samolot wojskowy. To jest też ciekawa rzecz. Ja wiem, że już Państwa zanudziłem, ale... Jeszcze pytanie, ale... czy komisja, czy prokuratura określiła wreszcie, czy to był los wojskowy? Oczywiście, od samego początku był to los wojskowy, plan lotowy militarny.
Tak wygląda miejsce, czy dużo szczątków jest dowodem na to, że mógł wybuch. Tak wygląda miejsce tu po lewo w wypadku. Pamiętaj, możecie sobie, ja polecam taki eksperyment. W Google Map można wejść, a Google Earth, tam czy są zdjęcia satelitarne, można wybierać zdjęcia archiwalne. I można znaleźć zdjęcie sprzed katastrofy. I w tym miejscu, gdzie doszło do katastrofy, jest taki, no teren jest zatrzewiony. W związku z tym, w miejscu, w którym samolot zderzał się z ziemią, rosły też mniejsze i mniejsze drzewa, które dokonywały, że tak powiem, pomagały w tej destrukcji. Ale popatrzmy sobie na inną katastrofę. To jest w 70 roku samolot, który przy podejściu do lądowania zaczepił skrzydło, bo o ile dobrze pamiętam, o drzewo, i obrócił się i spadł do lasu. Wszyscy zginęli. Zdjęcia można znaleźć na lokalnym portalu. Też samolot jest, no, wielu tych elementów nie ma w całości za dużo, ale ten wypadek miał miejsce miesiąc po katastrofie smoleńskiej. Tu nie było wybuchu. Samolot podchodził do lądowania w Trypolisie i załoga się ze sobą nie dogadała. W tej Belbasie 330. Jeden ciągnął w górę, a drugi oddawał w dół. Komputer wziął średnią, się rozbił w trakcie podejścia do lądowania. Proszę Państwa, ile mamy tutaj szczątków? Tylko ogon został, silniki i fragmenty rozwinięte kadłuba. Jedna osoba przeżyła, małe dziecko holenderskie. A to jest nasza... A, ten samolot to jest Tupolew. Z 2006 roku spadł chyba z 12 tysięcy metrów w podmokły teren. Ja tak patrzę na te zdjęcia i tak się zastanawiam, czy widać krater, o którym też często niektórzy mówią, że musi być krater. To nie jest samolot, to nie jest bryła sztywna, jednolita, to nie jest meteoryt, żeby zostawiał krater. Samolot jest konstrukcją cienko-ścienną, która jest skonstruowana po to, żeby być jak najlżejsza, żeby przewieźć jak najwięcej ładunków. To jest... No tak, ale ten opadał mniej więcej w korkociągu. To jest nasza kasa, która wyryła niewiele skrzydłem rów, ale proszę Państwa, ten rów, ta kasa, o ile dobrze pamiętam, miała 450 km przy uderzeniu w ziemię. A ten samolot zderzył się z wodą. To jest Tupolew, 25 grudnia 2016 roku, wypadek z kurem Aleksandrowa. A podkomisja powiedziała coś takiego, ja już to musiałem pokazać, bo to jest na ich stronie, więc to nie jest prześmiewcze, proszę Państwa, ja fragment z tego. Zrobili model. To jest model rekonstrukcji skrzydła. Te karteczki to są według nich kawałki odpowiadające fragmentom skrzydła, stworzone na podstawie oglądania zdjęć wykonanych przez komisję, przez prokuratorów i przez Rosjan, bo swoich nie mają, bo przecież nie byli. A to jest tak zwany model 3D, fragmenty skrzydła, czyli w takiej skrzyneczce są karteczki powieszone na niteczkach. I tu jest pan Frank Taylor, który mówi, nie mam najmniejszej wątpliwości, że wystąpiły tu eksplozje w tych miejscach. Pan Frank Taylor to jest dosyć znana osoba w środowisku, dosyć kontrowersyjna, ale ponieważ tak, no, brał udział między innymi chyba ze strony rodzin ofiar był zaangażowany w wyjaśnianie wypadku samolotu linii Itawia nad Morzem Tyrejskim, gdzie w 70 roku chyba ten samolot zniknął tam, no doszło do katastrofy. W 80 chyba roku, ja dobrze pamiętam, jeżeli nie pomyliłem się o 10 lat wszystkiego, dołączył do tego albo jakoś tak pan Frank Taylor, który twierdził, że chyba w wielu miejscach, że tam próbował dopasować wybuch, w końcu, że wybuch był w toalecie. Natomiast sprawa została zakończona, już nie pamiętam, w 2014 roku dopiero i sąd jednoznacznie włoski powiedział, że są jednoznaczne dowody, że samolot został zestrzelony po prostu. I to od samego początku, bo wiadomo, że został przypadkowo zestrzelony. Armia się po prostu nie chciała przyznać do tego. Ale też prawdopodobnie sąd nie ustalił, ale powiedział wprost w konkluzji. Są jednoznaczne dowody, że doszło do zestrzelenia. Tam jeszcze była taka kontrowersyjna sprawa w Islandii, ale jak ktoś chce poszukać, to nie jest sprawa opisywania pana Franka Taylora. Natomiast tak, proszę Państwa, to jest, to może nie to, ale nie będzie. Dowódcy pułku nie mieli wystarczającego wsparcia Dowództwa Sił Powietrznych w rozwiązywaniu problemu. To jest fragment z raportu. Pomimo spadku liczby samolotów, statków oraz ograniczenia liczby załóg, czyli zmniejszenie etatów, liczba zadań operacyjnych była taka sama lub była większa. Sytuacja, w której dowódca meldował przełożonym o problemach, interpretowana była jako brak umiejętności dowodzenia. Czyli typowo,
o sukcesach narodowych problemy rozwiązywania w własnym zakresie. I stosowanie takich kryteriów oceny podwładnych komisja stwierdziła na podstawie oświadczeń byłych dowódców 36. 4. Czyli ze 4 lat mówiliśmy. Każdy z nich potwierdził zgłaszanie przełożonym różnych problemów, które w większości musiał rozwiązywać sam, bez wsparcia ze strony przełożonych. I taki ostatni był, to jest ostatni dowódca przed katastrofą i w momencie katastrofy. Napisał takie pismo do dowódcy sił powietrznych. Pomimo wielu trudności i zagrożeń, którym w codziennej służbie stawia czoło podległa mi kadra, nie przewiduje w najbliższym czasie zagrożeń, utrzymanie wysokiego poziomu realizacji zadań transportowych oraz innych wynikających z przeznaczenia pułku. Proszę Państwa, ale jeżeli to pomimo wielu trudności i zagrożeń, jakie zagrożenia w 36? Przecież przełożony powinien zapalić się czerwona lampka. A ten lepiej mówi, jest wiele trudności, ale nie przewiduje zagrożeń w utrzymaniu realizacji zadań. I to jest smutne, proszę Państwa, to jest bardzo smutne. Zalecenia 45, proszę Państwa. Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, Sejmu, Senatu, Minister Obrony Narodowej, aż do dowódcy 36. Pułku Lotnictwa Transportowego i Federacji Rosyjskiej. Tyle było zaleceń, tyle było adresatów. I to wszystko, proszę Państwa. 26 miesięcy po powołaniu podkomisji, 8 latach niż członków podkomisji ministra Macierewicza nie było na miejscu. Ja wprost powiem. Ja to odpowiadałem czasami tym, którzy mogą składać interpelacje. Mówię, zapytajcie się MSZ-u, zapytajcie się prokuratury, czy były próby wyjazdu do Moskwy, czy były prośby o pomoc ze strony podkomisji. Prokuratury nie oceniają, ze strony podkomisji. Ani razu. Pamiętamy doktora Berczyńskiego, który w 2016 roku powiedział, jadę do Moskwy. Pamiętacie? Było coś takiego. Jadę do Moskwy. Na stronie MAK-u możecie Państwo znaleźć informacje. Z powodu wielu pytań dotyczących wizyty polskiego przewodniczącego podkomisji informuję, że z przyjemnością, że zapraszamy. Data zostanie określona w ramach wspólnych ustaleń. To tak mniej więcej jest. I po rosyjsku, i po angielsku jest. Za chwilę później się pytano, doktor Nowaczyk powiedział, nie, my pojedziemy do Moskwy wtedy, jak wrak wróci do Polski. Jeżeli wrak wróci do Polski, po co jechać do Moskwy? Ja powiem Państwu tak, bo od razu pytanie, uprzedzę. Wrak musi wrócić do Polski, to jest nasza własność. Ale nie czarujmy się, że Rosjanie grają tym wrakiem tak, jak im pasuje. Jeżeli byśmy byli uczciwi, popatrzyli na to, zarówno na działanie rządu poprzedniego, Platforma i PSL, dzisiaj PiS, to być może dlatego, że rząd Platformy trwał dłużej niż dzisiejsze rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale żadnemu z tych rządów nie udało się doprowadzić do sytuacji, w której wrak został rozwrócony. Można się różnić w ocenie liczby zgłoszeń. Z tego co wiem, pan minister Czaputowicz kiedyś odpowiedział na interpelację, z której wynikało, że tych pytań o zwrot wraku, tych żądań wraku było bardzo dużo przed 2015 rokiem. Teraz też już się chyba kilka pojawiło, więc presja ma sens. Ale z drugiej strony, popatrzmy sobie, pan minister Waszczykowski rok, półtora roku temu powiedział, że będzie skarga do Hagi. Prawda? Ale skarga do dzisiaj nie została wystosowana. Pan minister Macierewicz wynajął pana Luisa Moreno Ocampo, byłego prokuratora. Teraz nie chcę mu powiedzieć, jakie są po roku działania, czy wyniki działań pana Luisa Moreno Ocampo, ile to kosztuje, przynajmniej ile kosztowało. Więc, ale wyników nie ma. Ja powiem tylko tyle. Być może kiedyś chyba była chęć Rosjan zwrotu tego wraku. Ponieważ w MON-ie w 2013 roku, chyba 13 albo 13, pojawił się projekt i ten projekt był zrealizowany. Przygotowanie transportu, analiza transportu wraku do Polski. Sprawdzono wszystkie skrajnie, mosty i tak dalej na potencjalnych drogach. Ile można samolotem przewieźć, ile można koleją przewieźć. To wszystko zostało opracowane i to można spytać pana ministra Siemoniaka, może potwierdzić, że coś takiego było. Próbowano też, zapraszało nas na współpracę, powiedzieliśmy, że później jest nasza rola. Natomiast dzisiaj, to ja bym powiedział tak, że im głośniej krzyczymy, bez żadnych faktów, bez żadnych dowodów, że to w Rosji, w
samarze, tak jak mówi profesor Binienda, zamontowano materiały wybuchowe do tego samolotu, to czy Państwo sobie wyobrażacie, że na miejscu, znaczy tak całkiem tak na zimno, czy mając dowód w ręku, który mógłby powiedzieć nie, mylicie się, to wy byście ten dowód oddali w obce ręce? To jest tak, to jest, Rosjanie są na tyle doświadczeni w polityce zagranicznej i skuteczni, że ja podam taki przykład. Został zestrzelony rosyjski samolot, który wtargł na Turcję z nad Syrii. Pamiętacie? Parę lat temu. Co Rosjanie zrobili? Jak dostali czarne skrzynki, bo to był Su-24, jeśli dobrze pamiętam. Jak dostali czarne skrzynki, żeby je odczytać, z tego samolotu jeden pilot zginął, bo nie przeżył. Zaprosili wszystkie znane nazwiska do Moskwy na otwarcie tych czarnych skrzynek. I jeszcze nie wiedzieli, co w nich jest. Ale zysk jest, PR-owski jest zysk niesamowity. Jeżeli by się okazało, że ten samolot nie naruszył przestrzeni powietrznej Turcji, to by mieli, zresztą tam chyba kilka sekund było naruszenie, ale to nie jest to, a zestrzelony był nad Syrią, to mi się wydaje. To jest tego. To jest młyn na wodę propagandy rosyjskiej. A jeżeli by został zestrzelony nad Turcją, potwierdziłoby, to by powiedzieli, wyrazili ubolewanie i powiedzieli, że już takie sytuacje się nie powtórzą. Żadna strata wizerunkowa na zysk. A pilota by wygonili gdzieś tam, prawda, tego, który przeżył pewnie na Syberię. Zobaczcie, zestrzelili samolot nad Sachalinem. Koreański chyba, tak? Czy ktokolwiek z nimi zerwał stosunki dyplomatyczne? Nieszczęśliwy przypadek. MH-17 zestrzelony przez Rosjan na terenie Ukrainy. W komisji holenderskiej, która to badała, bo Holendrzy oddali, znaczy, bo Ukraińcy oddali te badania, bo tak terytorialnie nie byli w stanie go prowadzić. Oddali Holendrów, poprosili Holendrów, a Holendrzy się nie mogli wycofać, bo było zbyt wiele ofiar z Holandii. Większość, prawda? W związku z tym byłoby to za duża presja. W tej komisji byli również Rosjanie z NATO. Marszałek Sejmu. Nie, ale tam tak nie było, proszę Państwa, tam byli generałowie. I widzicie, to jest tak, że przepisy buduje się na pewnego rodzaju zasady, no niestety zasady są tych ofiar, które zginęły. Tak, ale tylko w przypadku, kiedy dysponentem lotu jest MON. A tu dysponentem lotu była, oni się w ten sposób tak jakby wyłgali, nie przewidzieli tej sytuacji. Gdy dysponentem lotu byłby MON, to nie można by było wysłać generałów, tam wysokich oficerów, czy wysokich dowódców, prawda, wysłać jednym samolotem. Ale ponieważ dysponentem lotu była kancelaria prezydenta, tak samo jakby była kancelaria premiera, to oni powiedzieli, nie, ten rozkaz tego nie dotyczył. Ja pamiętam, to czułem boję, to uważam, zresztą w raporcie znajdziecie Państwo takie zdanie, że wyrażenie zgody na przelot jednym samolotem dowódców rodzajów sił zbrojnych pokazuje, że nie było przeprowadzone, mimo że przepisy na to pozwalają, że nie było przeprowadzonej analizy ryzyka takiej operacji. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na wszystkie pytania. Patrząc na to, to jest pytanie w zasadzie retoryczne. Nie potrafili tego zrobić. Ale ja powiem tak, dzisiaj jedna rzecz. Kupiliśmy nowe samoloty dla najważniejszych osób w państwie. Dwa małe i trzy duże, prawda? To nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe. No, z jednej strony uważam, że transport polskimi liniami lotniczymi, LOT, nie jest złym transportem. Natomiast pewnie powinny być małe samoloty, które przelecą przez Atlantyk.
te downstreamy są fajne. Tylko o co chodzi? Chodzi proszę Państwa o to, że myśmy kupili samoloty, ale mamy do nich załóg, nie szkolimy dopiero. I minister Kownacki kiedyś powiedział, nie pamiętam w którym medium, ale to jest można znaleźć, że no musimy szkolić załogi. W związku z czym w instrukcji HET są wymagania dla dowódców załóg na te samoloty. 500 godzin. Nie. 1000 godzin życiowego nalotu i 250 godzin na typie. To proszę Państwa, żeby być kapitanem w linii lotniczej, trzeba mieć co najmniej 1500 godzin. Czyli już godzimy się, ja wiem dlaczego tak jest, bo trzeba byłoby na pusto tych lotników, prawda, latać, bo nie mają jak latać, prawda, ale to też można rozwiązać. Natomiast już godzimy się, że mieli o 1/3 mniej życiowego nalotu. Dwa. Na samolot ten downstream, który został kupiony. Mamy taki samolot, takie samoloty są użytkowane w Polsce, na Warszawie na Okęciu. Jest firma, która ma takie samoloty. Jetstowy. I te jetstreamy, ale to downstreamy i to jest firma Jetstowy. No nieważne. Żeby ubezpieczyć ten samolot, ubezpieczyciel jak przychodzi, to mówi tak. Kapitan, zresztą pilot, 2,5 tysiąca godzin życiowego nalotu, minimum, 1500 godzin na samolotach z napędem odrzutowym, 250 godzin na typie. Inaczej nie ubezpieczę. I teraz na co się decydujemy? Mówiąc, że 1000 godzin życiowego nalotu i 250 godzin na typie wystarczy do tego, żeby wozić dźwigów, wydaje mi się, że to troszeczkę jest, no nie jest dobre. Że to jest troszeczkę mało. To można byłoby zrobić. To nie jest tak, że ja wszystko neguję, co robi akurat, powiedzmy, aktualna władza, bo to bym miał akurat, mogę mieć swoje własne zdanie, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, możemy popatrzeć, jak to rozwiązać. Są mi... No tak, prosta sprawa, to prosta sprawa. W locie latają Boeing 737, a w Jetstore latają te Gulfstreamy. Wystarczyło, podejmując decyzję o tym, że kupujemy takie samoloty, naszych polskich wojskowych lotników, którzy mają na tym latach, wysłać, podpisać umowę z tymi dwoma firmami, wysłać je na te samoloty i niech za przeproszeniem w locie orzą nimi od rana do wieczora, tak jak zwykłym pilotem liniowym i niech buduje sobie nalot, niech buduje sobie doświadczenie. Przecież on musi mieć taką samą umiejętności co najmniej, a najlepiej wyższe niż pilot liniowy, bo jeszcze lata z najważniejszymi wysłami w państwie. Zresztą pilot liniowy też. I to jest sposób na to, żeby to zrobić. Tak samo do tego Jetstory czy jakiejś innej firmy, która ma takich ludzi. Można było ich wcześniej wysłać i niech latają nawet z ludźmi i niech się uczą. I dopiero ich wstawić do tego pułku, niech go latają sobie ile tam potrzebują. I niech nie mogą nie latać sobie na ten. Ale wszystkie Ja proszę Państwa, powiem, jak
mnie spytacie, ile to wszystko kosztuje, to powiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to gdzieś pewnie ktoś sprawdza, ktoś gdzieś nadzoruje. Ja nie wiem, ile to kosztuje. Ja nie wiem, ile będzie kosztowało śledztwo, ile będzie kosztowało wynajęcie nowego zespołu biegłych, o którym było powiedziane. Wszyscy są anglojęzyczni, czyli 1000 ponad tomów akt trzeba przetłumaczyć głównie z języka rosyjskiego i języka polskiego na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Ile jest stron w aktach, to można sobie określić, bo to jest w kodeksie, znaczy w różnego rodzaju chyba tam procedury prokuratorskie o tym mówią, ile powinno być stron. Ktoś kiedyś policzył, jaki to będzie koszt, jak długo to będzie trwało tłumaczenie, a ile będzie błędów przy tym tłumaczeniu, to jest kolejna rzecz. Więc jadania to jest taki jeden wycinek tylko. Badania w tym, badania w Stanach, w Wielkiej Brytanii czy w tych Włoszech. Jestem w stanie zrozumieć prokuratorów, że chcą wzmocnić materiał dowodowy, że chcą o inne laboratoria. Jestem w stanie zrozumieć, że chcą przedłużyć podejmowanie decyzji do momentu, kiedy będą mieli odwagę, żeby powiedzieć to o tym, co jest w materiale dowodowym. Aczkolwiek no gdzieś te straty finansowe i te straty ludzkie idą równolegle, bo im szybciej byśmy tą sprawę zakończyli, to przecież już, to może byśmy się zaczęli godzić w jakiś sposób. A kto odpowiada za to, że brak jest na wniosek, kto podpisał tą zgodę, że podpisał na wniosek? Zgody, po pierwsze tak. Zgody, żadnego dokumentu na pozostanie wraku w Rosji nie ma, jest tylko na rejestratorze. Jest tak zwany memorandum, że rejestratory pozostają do zakończenia badania w Federacji Rosyjskiej pod nadzorem wszystkich obydwu stron. Czyli Polski, każdy, żeby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do którąkolwiek ze stron, każdy dostęp do rejestratora musi być potwierdzony przez obydwie strony. To jest raz. Jeżeli chodzi o wrak, proszę Państwa, ja już kończę. Pamiętacie wypadek polskiej ciężarówki, znaczy nie, użycie polskiej ciężarówki w zamachu terrorystycznym w Berlinie? Bardzo długo ta ciężarówka była w Niemczech, przecież nie wróciła od razu do Polski. Mimo że Polska również prowadziła śledztwo. Śmigłowiec, który rozbił się na terytorium, polski śmigłowiec w zeszłym roku rozbił się na terytorium Włoch w czasie ćwiczeń. Większość elementów tego śmigłowca jest we Włoszech. Tylko jeden element został przyjechał do Polski na badanie, bo jesteśmy jego producentem. Jest coś takiego, to na stronie prokuratury wojskowej można było kiedyś znaleźć, ale tej strony prokuratury wojskowej też już nie ma. Ale można ją znaleźć na portalu nieznikneło.com i już mówię. Jest zgodnie z zasadą terytorialności państwo, na którego terytorium wydarzył się wypadek, ma prawo wszcząć postępowanie i ma prawo do dowodów. Do zatrzymania dowodu. Żeby zapobiec takiej sytuacji, że inne państwo też prowadzi swoje postępowanie i zapobiec sytuacji braku dostępu do dowodów, w 1959 roku została podpisana konwencja, Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej. Dowody, że tak powiem, w momencie, kiedy jest wniosek o pomoc prawną, dostęp do wraku albo przekazanie fragmentów tego wraku, przecież te części, które my badaliśmy tu w Polsce, choćby pirotechniczne, one były na podstawie konwencji o pomocy prawnej przekazane Polsce. Mają rangę dowodu uznanego przez sąd. W związku z tym tak to mniej więcej wygląda. Ale z drugiej strony, nasi prokuratorzy mówią, że nie zakończą postępowania bez wraku dzisiaj. Rosjanie jeszcze prowadzą badanie, ale oddadzą wrak dopiero wtedy, kiedy wykończą badanie wtedy, kiedy strona polska zakończy badanie, a przecież wznowiła badanie pod komisji Macierewicza, w związku z tym oni czekają na wyniki, żeby można było je ocenić. To jest błędne koło. Nie? Bez dobrej dyplomacji, bez dobrego dogadania się obydwu stron, ja uważam, że powiem tak. Na pewno Rosjanie nas nie kochają, znaczy mówimy Rosjanie. Rosja jako państwo nas nie kocha. Bardzo by chciała, żebyśmy byli w ich strefie wpływu, a nie w amerykańskiej czy europejskiej. Dzisiaj tym wrakiem, trzymając go u siebie, może sobie palcami młynka robić, nic nie robić i nas dzieli. I my się tu kłócimy, prawda, między sobą, kiedy ten wrak wróci, rzucamy na siebie oskarżenia, kto kiedy, prawda, a jak idzie co do czego, że trzeba, załóżmy, poskarżyć się do Hagi,
to minęło półtora roku i nie napisaliśmy tego wniosku. A wiecie Państwo dlaczego? Bo pierwszy wypadek, ja jestem w stanie powiedzieć, co tam ta druga strona może zrobić. Pierwszy wypadek Airbusa był taki w 90 którymś tam roku, że samolot w czasie pokazów wylądował na lesie. Komputer uznał, że załoga chce lądować, tak dalej, sam wykonał lądowanie, tam ktoś zginął, samolot był zniszczony. Badanie trwało chyba 18 miesięcy czy coś koło tego. Prawomocny wyrok sądu na kapitana został wydany po 10 latach, mimo że to było ich terytorium, ich wrak, ich dostęp, ich prokuratura, wszystko. 10 lat. I teraz tak, piszemy, że oddajcie nam nasz wrak, bo nam jest potrzebny do zbadania. A oni mówią, my też prowadzimy badanie. Macie prawo dostępu do pomocy prawnej, no ale nie realizujecie wszystkich wniosków. A strona rosyjska mówi, wy też nie realizujecie wszystkich wniosków, wystąpiliśmy, żebyście nam przekazali dane, znaczy informacje o wypadku kasy, bo był bardzo podobny, a wy nie chcieliście, no ja się nie dziwię, że nie chcieliśmy pokazać. I to jest takie przerzucanie, prawda, piłeczki i taka zabawa. Nie, to nie ten kierunek w ogóle. Panie przewodniczący, ale 4 lata temu Białoruski MiG-29 rozbił się na terytorium Polski, to już od razu oddali. Przepraszam, nie. Absolutnie. Su-27, który rozbił się w Radomiu, był badany przez polską komisję. Tutaj na miejscu, mimo że nie mieliśmy nawet specjalistów do tego typu samolotu, badał to m.in. pułkownik Grabowski, który był również zastępcą ministra Millera w komisji Millera. I zaprosiliśmy dwóch Białorusinów do współpracy przy tym badaniu. Białorusini są nam bardzo wdzięczni za przeprowadzenie sprawne tego badania i za utrzymanie w tajemnicy wszystkich informacji, które z tym badaniem były związane. I co? Jak spadł nasz samolot, śmigłowiec po białoruskiej stronie, chyba 2 lata później, ze Straży Granicznej, to pułkownik Grochowski na podstawie dobrej współpracy mówi, chłopaki, oddajcie nam ten wrak. Przecież ten samolot tylko przypadkiem spadł po waszej stronie, ten śmigłowiec tylko przypadkiem spadł po waszej stronie. Ponegocjowali z prokuraturą, coś tego i Białorusini oddali, to nie? Ale też niechętnie. Ale powiedzieli, a wy jesteście uczciwi, dobrze się z wami pracowało. Zrobili to. Ale z Su-27 nadaliśmy my. Dobrze, tutaj pytanie. Przegadałem chyba, no nie wiem, 8 godzin na ten temat.
doszliśmy do jakichś porozumień, do jakiegoś... Powiem tak, to jest bardzo trudne, bo jeżeli wymagają dwie grupy ludzi na tym samym poziomie doświadczeń, czyli w ogóle jest ci sami badacze i tak dalej, dostępne do materiału, to jest zupełnie inaczej, niż mamy po jednej stronie, no, z całym szacunkiem, specjalistę od konstrukcji betonowych, albo specjalistę od architektury, i którzy zajmują się lotnicą, nigdy nie badali wypadków lotniczych, a z drugiej strony mamy lotników, no, jest to ciężko, ale doszliśmy do jakiegoś porozumienia. Niestety pan profesor Kreiber wycofał się z tego porozumienia, można powiedzieć, w sytuacji, po zaraz po wypowiedzi pana profesora Rojdy, taki był z AGH, który powiedział, przyznał się, że w programie telewizyjnym przy debacie z profesorem Martymowiczem świadomie użył blefu. Tak? I pan profesor Kreiber powiedział, że to chyba jednak jest ponad jego siły, żeby próbować robić coś takiego i się wycofał. Ale ja z dużym szacunkiem darzę osiągnięcia Polskiej Akademii Nauk w tym zakresie. Bo pan profesor Kreiber pokazywał mi badania, które wykonywał dla Unii Europejskiej z symulacji wybuchów na pokładzie samolotu. To było w Polsce robione. Ja chciałbym panu serdecznie podziękować, bo pana wywody, opisy tego, co tu usłyszeliśmy, są bardzo, bardzo wyczerpujące, tylko mnie ciągle brakuje jednej rzeczy. To mówię, tego elementu psychologii, która spowodowała, że takie było, a nie inne scenariusze napisane przez w głowach tych pilotów, skąd się to wzięło, a drugie, skąd się wzięło to, że było tak źle? Bo czy czasem nie mamy tu do czynienia z grzechem zaniechania? Po katastrofie kasy, czy może i wcześniej, ale ja mówię to, co jakby ja odbieram. Czy po katastrofie kasy, gdyby nastąpiły odpowiednie degradacje wykonane przez polityków, wbrew niektórym politykom, być może, gdyby nie było tego grzechu zaniechania, być może nie byłoby katastrofy. I druga rzecz, ten grzech zaniechania, który jest jeszcze stosowany w innych przypadkach, powoduje to, że mamy to, co mamy. I to jest taka moja uwaga. Nie oczekuję od pana odpowiedzi, bo to jest odpowiedź polityczna. Tak, ale dziękuję. Rzeczywiście, ma pan rację. Z tego, co pamiętam, pan minister Klim sądował pana prezydenta Kaczyńskiego, czy zgodzi się na dymisjonowanie pana generała Łosika po katastrofie kasy. Informacja była z drugiej strony, że nie. Aczkolwiek uważam, że to świadczy tak sobie o mocy ministra, jeżeli nie próbuje przyjąć. Natomiast to jest sprawa polityczna, ja się do tego, że tak powiem, nie włączam. Natomiast grzech zaniechania, zaniedbania tych wszystkich wyłączyli. To przez bardzo wiele lat. Jeśli można, jestem z zawodu lotnikiem pilotem od lat 80. Latałem prawie 10 tysięcy godzin. Co prawda jestem lotnikiem szumarowym, jak to się mówi. Latałem z UA, Zakładzie Usług Lotniczych. Zlatałem Afrykę, podniosłem Europę, gasiłem pożary i tak dalej. Ale jak słucham to wszystko, tej całej, dlatego mówię, że Macierewicz jest dla mnie z małej litery człowiek. Jeżeli on ma w swoim zespole, tak jak powiedział, betoniarzy, jakiś jeszcze inny i tak dalej, żadnego lotnika tam praktycznie nie ma. No może jest, no jeden czy tego. Jeżeli, tak jak pan powiedział, Ronda mówi o takim czymś, że on widział, co ma wspólnego z lotnictwem. No przyleciał się parę razy i widział przez okno jak skrzydło. Jak pracuje mechanizacja skrzydła, co to jest klapa, co to jest lotka, czy klapolotka, w ogóle nie ma pojęcia. I ci ludzie, którzy po prostu chcą dochodzić tego mocą ludziom po prostu w głowach, i dlatego mamy to, co mamy. Ja, dokładnie, to jest podzielone społeczeństwo. Ja teraz miałem okazję, na jesieni zrobiłem zdjęcie w Mińsku właśnie tej bliźniaczej tutki, zaraz wam pokażę, jak jest tam obandażowane to skrzydło, w którym miejscu tam było ścięte. I to jest paranoja w ogóle. Co się wyprawia za nasze pieniądze, które idą z kasy. Tu są ludzie, strajkują ludzie biedni i tak dalej, potrzebują pieniędzy, a tu my jesteśmy rozrzutni na te sprawy. Ekshumacje i tak dalej są tak kosztowne rzeczy, że po prostu oni się bardzo cieszą, oni na tym żyją. Taki niejaki Melak czy tak dalej wyszedł na plecach swojego brata, on mówi teraz spadaj czy tego, nie, ale tak to głosi, w ogóle no,
jest dużo do powiedzenia, ale na tym zakończę i tego pokażę zaraz Państwu zdjęcie tej siostrzanej tutki. Proszę Państwa, to jest tak, że no, ja mogę tylko zacytować maila, którego wysłał do członków jeszcze zespołu parlamentarnego późniejszy przewodniczący podkomisji smoleńskiej, czyli pan doktor Berczyński. Jest taki mail, on krąży w sieci, bo trafił również na jako adresata takiego człowieka, który współpracował z tą komisją, ale no, zespołem parlamentarnym owszem. Powiedział tak, dr Berczyński, w 2015 roku powiedział, panowie, wydaje mi się, że mamy za mało informacji, żeby robić symulacje, ale w ogóle nie ma sensu dyskutować szczegółowo o takich rzeczach, ponieważ nie wiemy, że był wybuch, w związku z tym zbytnie zagłębianie się w szczegóły może zaciemnić obraz. Potem ten sam człowiek na pierwszej konferencji podkomisji mówi, my nie zakładamy żadnego zdarzenia. No więc to nie są wymysły, to można porównać. Wystarczy odpowiednio zadać pytanie w sieci i wyskakują poszczególne odpowiedzi, poszczególne wypowiedzi wprost. Ja powiem tak, mnie coś innego najbardziej. Znaczy, no osłabiło cokolwiek, jak to nazwać. W 2017 roku, rano, 8:40 ileś, to pamiętam, 10 kwietnia, pan doktor Berczyński, zaraz kilka dni przed wyjazdem, już nie powrotem, prawda? W TVP Info, jak dobrze pamiętam, odpowiadał na pytanie jednego dziennikarza. I ten jeden dziennikarz mówi, TVP Info. Ale podobno przecież ta załoga miała jakieś problemy, nieważne uprawnienia. I odpowiedź pana doktora Berczyńskiego. Drobne uchybienia formalne nie mogą stanowić, mogą być powodem, że prezydent nie dorosiał na miejsce, na które ma chce wrócić. I to jest coś, co jak ja to usłyszałem, ja po prostu nie wiedziałem, czy to nie jest fake news, jak dzisiaj się mówi. Ale znalazłem tą wypowiedź, można ją. Jak myślimy sobie w pamięci, drobne uchybienia formalne. Znaczy, że jak to po co tworzymy przepisy? To dajmy po prostu wszystkim latać na tej zasadzie, ja powiem tak na koniec już tego wszystkiego. Co jest symbolem lotnictwa? Ikar. Ikar. Zobaczcie, co myśmy wymyślili. Ikara, czyli człowieka, który mitycznego, człowieka, który pierwszy się zakoleżał, pierwszy się zabił, latał niezgodnie z przepisami, eksplodował samolot niezgodnie z, znaczy ten statek powierzchni niezgodnie z obowiązkami, prawda? No więc myślę, że to jest symbol lotnictwa, gdzieś w nas głęboko siedzi. No to ktoś może powiedzieć, to dlaczego nie Dedala, prawda? Na symbol lotnictwa. Dedale przyznajemy instruktorom, też fatalnie. My jego pierwszą część zabił. Ale nie słuchał. Chciałem powiedzieć swoje wrażenia. Byłem przy dwóch wypadkach lotniczych. Jeden wypadek był 18 września 1944 roku. Byłem akurat na skrzyżowaniu kolejki EKD, bo teraz się nazywa WKD. Ze skrzyżowaniem kolei z dworca zachodniego w kierunku Krakowa i Radomia przed tym. I widziałem zestrzelony ten samolot, to była forteca B-17 amerykańska, czteromotorowy. W okolicy dworca zachodniego został zestrzelony przez artylerię flak niemiecką. I ten samolot rozleciał się na przestrzeni około 300-400 metrów w kierunku dzisiejszej ulicy Bitwa Warszawska. To jeden widziałem, no i on się rozsypał, ale byłem z Andrzejem Gmochem następnego dnia i żeśmy tam zobaczyli białą flagę, polską flagę,
malutką, ale była. No nie wiem, czy tam byli przed tym Niemcy, sądzę, że byli, ale to już mniejsza. Rozsypał się tak, jak powiedziałam, mniej więcej na 300-400 metrach. Na drugą katastrofę widziałem również naocznie, ale już jak samolot spadł. To było chyba w 82 roku, przed ulicą, jak on się to nazywa, Aleja Krakowska. I na forcie, starym forcie, chyba rosyjskim, on się rozbił. I ponieważ ja pracowałem w Pałacu Kultury i jechałem z pracy, bo to było gdzieś godziny chyba południowe, nie pamiętam dokładnie, i usłyszałem przed ulicą Łopuszeńską, że rozbił się polski samolot właśnie w okolicach Okęcia. I ponieważ byłem przed Łopuszeńską, skręciłem w Łopuszeńską i później w Krakowiaków i tam kawałek doszedłem do miejsca zdarzenia. I ten samolot był, to był, nie pamiętam typu. No, tak. Ale co mnie zastanowiło, później, bo od razu to widziałem, że samolot rozszczątkował się na jakieś 4-6 podstawowych elementów. Natomiast w porównaniu z samolotem, który rozbił się Tu-154, no to tam ten samolot rozbił się na tysiące części. Więc no, nie wiem, jak to porównać. Wszystko, znaczy to są nieporównywalne sprawy, bo wszystko. Poza tym ja pamiętam zdjęcia z portu Ola, znaczy całego portu, tam właśnie tu przy tym Okęciu, i tamtych elementów było dosyć dużo, bo one są czarno-białe, te zdjęcia. No tak, ten samolot też zupełnie inaczej leży, bo tam było do sterka, ten fosa, to był portosa pod dużym kątem. Tak, pokazałem mniej więcej podobno, że parę podłużem w tej polisie, gdzie ten samolot też pod niewielkim kątem, dużą prędkością zderzył się z ziemią. Ktoś kiedyś powiedział tak, ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało prześmiewczo, absolutnie, ale czasami w dyskusjach, i myślę, że Państwo mogą się do tego korzystać, jest coś takiego. Jak ten samolot mógł się rozpaść na takie kawałki, jeżeli spadł z 10 metrów? 16. Czy tam 16 do 10. Proszę Państwa, to jest tak, to jest typowa manipulacja. No wyobraźmy sobie sytuację, że jedziemy sobie samochodem 280 km na 60. Trudno sobie to wyobrazić, prawda? 280, to niech będzie 180 km na godzinę. Bez drzwi. I wysiądźmy w czasie jazdy na autostradzie. Przecież spadniemy tylko 40-47 cm. Ale nie mamy szansy przeżyć takiego zderzenia z ziemią. Czyli w momencie, kiedy my się poruszamy 180 przy 200 km na godzinę i nagle spotykamy się z podłożem, które tego tak przemieszczamy, prawda? Są tak duże siły hamujące, że to po prostu rozczłonkowują ten samolot. Jeżeli się nie analizuje, zapomina się o tej prędkości postępowej samolotu w momencie zderzenia z ziemią, to się po prostu, no, to się doprowadza całą tą dyskusję do pewnego rodzaju absurdu. No to on może zlecznie, tak, na najsłabszą częścią, czyli górę. Ale tam coś jeszcze. Dlaczego? Już powiedział. Tak, w ogóle nie mam zamiaru polecać, pan Wysoka mi to piękna, ale z tego co, to że się interesowałem, dowiedziałem, że tutaj pana skierować. Dlaczego na tyle fragmentów? Wbrew obiektowej opinii 154 był jednym z najmocniejszych i najbardziej znanych konstrukcji samolotów pasażerskich, gdzie średnio samoloty pasażerskie obecne latają z prędkościami około 900 km na godzinę, tak? 154 potrafi lecieć z prędkością 1045 km. Miał na powrót oczywiście trzy silniki i tak dalej. I też był najmniej chronioną, jak gdyby najsłabszą konstrukcyjną częścią, czyli swoim dachem, wierzchem, tak? Gdzie najmocniejsza część samochodu.
Stwierdzeniem pana doktora kończymy dzisiaj spotkanie. Trochę nam się oczywiście przeciągnęło. Wielkie brawa. Znaczy, panie doktorze, pana wykład i pytania, które padały z sali, pokazały tylko na to, że temat jest dość ciekawy i że moglibyśmy o ten temat rozmawiać godzinami. Jest nam niezmiernie miło, że mógł pan doktor gościć u nas w naszym pięknym mieście Pruszkowie. Tutaj taka mała niespodzianka od organizatorów, żeby pan pamiętał, jeszcze to jest Pruszków piórkiem i piórem wydane na stulecie miasta. Dwa lata temu obchodziliśmy stulecie. To jest na pamiątkę, proszę nas miło wspominać. Jeżeli by ktoś chciał jeszcze zadać jakieś pytanie panu doktorowi, no to już na zewnątrz, bo musimy zamykać. No i zapraszamy do wspólnego zdjęcia. I jeszcze ostatnie słowo. Proszę Państwa, ja bardzo Państwa przepraszam, że tak długo trwało. Ja się nastawiałem na 1,5 godziny, ale ja nie potrafię krótko mówić. Przepraszam.